Edward Szlęk nie jest już prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jego rezygnacja ze stanowiska spowodowana była problemami zdrowotnymi. Jednocześnie w spółce pojawiło się dwóch zastępców prezesa. Zostali nimi Aleksander Wardas i Tomasz Gawlik. Edward Szlęk prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej został 27 kwietnia tego roku po najpoważniejszych od kilku lat protestach górniczych w Jastrzębiu-Zdroju. Jego rządy były pozytywnie oceniane przez stronę związkową. Powodem rezygnacji prezesa były problemy zdrowotne. Edward Szlęk trafił do szpitala na początku sierpnia. Obecnie jego funkcję pełni przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Józef Myrczek. Rada jeszcze nie zdecydowała, kiedy rozpocznie się proces wyboru nowego prezesa.